tej krótkiej poradzie pokażemy sobie, jak utworzyć skrót do czyszczenia schowka w systemie Windows 10. Kliknijmy w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy, wybierzmy nowy skrót, wklejmy następujące polecenie, wybierzmy dalej i wybierzmy zakończ. I teraz każde kliknięcie na tym skrócie wyczyszcza schowek. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.